Cześć! Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet zapraszamy Was na spacer po wirtualnej sali portretu kobiecego. Poza dziełami malarskimi pokażemy Wam także prawdziwe wizerunki portretowanych kobiet. Zapraszamy do oglądania. Adele Bloch-Bauer urodziła się w szanowanej burżuazyjnej rodzinie. Jej ojciec był prezesem banku Union of Vienna. W wieku 18 lat wyszła za mąż za znacznie starszego od niej miłośnika sztuki Ferdynanda Blocha Bauera. Adele pozowała do 4 ważnych obrazów Gustawa Klimta. Najbardziej znany był portret Adele Bloch Bauer I, nazywany potocznie Damą w złocie lub Kobietą w złocie. Jeanne Buter studiowała na Akademii Colorasi w prywatnej szkole artystycznej. Tam poznała włoskiego artystę Amadeo Modiglianiego, który wybierał swoje modelki spośród studentek Akademii. Wkrótce zaczęli związek. Jeanne mieszkała z Modiglianim i stała się głównym tematem jego obrazów. Artysta namalował około 25 portretów ją przedstawiających. Córka paryskiej praczki, artystka Suzanne Valadon, była pierwszą kobietą, która została przyjęta do francuskiego związku artystów. Pracowała jako modelka dla wielu znanych artystów, w tym dla Augusta Renoira, Henri Toulouse-Lautreca i Edgara Degas. Auguste Renoir namalował ją w swoich 2 pracach – Taniec w Bougival oraz Taniec podczas balu. Jeanne Samary to francuska aktorka teatru Comédie Française. Zanim wyszła za mąż, mieszkała niedaleko pracowni Pierre'a Augusta Renoira i często mu pozowała. W latach 1877-1878 artysta namalował 4 portrety Jeanne. Każdy z nich bardzo różnił się od innych kompozycją i rozmiarem. Najsłynniejszy jest ten pokazywany w Moskwie. Czeski artysta Alfons Mucha zasłynął dzięki współpracy z Sarą Bernard, słynną francuską aktorką dramatyczną. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy Mucha stworzył plakat dla Bernard i jej kreacji do spektaklu Gismonda. Plakat był tak popularny, a aktorka tak go pokochała, że podpisała z artystą ekskluzywny kontrakt na 6 lat. Przez cały czas w twórczości Marka Chagalla obecny był wizerunek kobiety. Najczęściej była to jego żona Bella Chagall. Kiedy jestem z Bellą, nie chodzę, latam, mawiał artysta. Dlatego często rysował kochanków szybujących nad ziemią. W setkach jego prac można zobaczyć jego żonę. Kiedy Bella zmarła w 1944 roku, Chagall nie mógł wrócić do swojej pracy przez rok. Nadal ją rysował, nawet po jej śmierci. W 1857 roku Jane Morris i jej siostra poszły razem do teatru, gdzie zostały zauważone przez artystów Dante Gabriele Rossettiego i Edwarda Berna Jonesa. Obaj byli pod wrażeniem urody Jane i przekonali ją do pozowania. Później pracowała także dla Williama Morrisa, za którego wkrótce wyszła za mąż. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas. Do usłyszenia następnym razem.